Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Cześć moi drodzy, witam serdecznie, z tej strony Paweł na kanale 64-bit Review. Nadaję dzisiaj dla was audycję pod tytułem Shadow Blades, The Blades of the... Shadow Tactics, The Blades of the Shogun. No i moja kaja diowa legła w gruzach. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się generałem Okoto. Wreszcie, bo tych odcinków tutaj było od groma. Pozostali mi jeszcze tutaj do zabicia tylko ci w tym szpitalu. Nie wiem, czy powinienem ich likwidować. Może. Spróbujemy. Tego właściwie mogłaby zdjąć Yuki. Gdzie ty, Yuki, jesteś, przyjaciółko? Wzięłaś pułapkę ze sobą? Wzięłaś, dobrze. Poprzednio Yuki dzielnie odciągnęła uwagę jednego z żołnierzy. Mugen pięknie się spisał, ponieważ... Ale wszyscy w kucki. Mugen pięknie się spisał, ponieważ załatwił dwa słomiane kapelusze. I to od razu. A my sobie tutaj pozabijamy troszeczkę. Mam nadzieję, że ten cywil tutaj... Że ten cywil tutaj nie przyjdzie. Posłużymy pułapkę. Nasty surprise. Schowamy się troszkę. Mugen będzie mi jeszcze potrzebny z tym swoim shopem. Staram Mugen uważać na twoją nogę, no. Co ja mogę poradzić na twoją nogę? Nic. Nic, przyjacielu. I will not climb any towers. Nie będziesz się wspinał na żadne. Go. Zobaczymy, czy tak damy radę. Dokąd ten cywil patrzy? On jest tutaj bardzo zajęty przy okazji... No dobra. Hear me. You know what to do. Kurczę, nie wiem, czy Kuma zdoła zwabić tutaj... Familiar music. Może jak ta Kuma się tutaj tak dobrze ukryje, to zdoła shopem zwabić tego strażnika, który tutaj ma niby oko na wszystko, a tak naprawdę na niewiele. Spróbujemy szczęścia. Oby to się obyło bez tego cywila. Poczekamy jak sobie pójdzie. Zobaczymy. No dobra, zrobiliśmy zapis, zrobimy jeszcze jeden. Kuma, go! Kuma, you know what to do. Alright, off you go. Be ready, your turn. Kuma, go. Niestety chyba. Kuma, you know what to do. You're them. Kuma, go. What thing? Distract. Be ready. You know what to do. To ten cywil mógłby sobie pójść, kurczę pieczona. Poza zasięg. Kuma, your turn. Call them. Kuma, go. You're them. Chodź tutaj. Chodź. Jest. Ależ, kurczę pieczone, gdzieś widziała przez ten. Widziała gdzieś skubana przez kartony. Zakończyły mnie kartony, no. Uff. Straszne to było. No to w takim razie, Yuki, zbieraj. Zbieraj bambetle. Still works. Próbujesz zamontować tą pułapkę trochę w innym miejscu. Pytanie, czy tutaj nie zostaniesz zauważona? Nie. That's a good spot. No, to jest całkiem niezłe miejsce, rzeczywiście, tak. Schowaj się tu. Bird's voice. Skubana, teraz to się zlecą tu wszyscy. Jak nic, się zlecą tutaj wszyscy. Piąteczka. Kuma. Kuma, spróbuj. Jezu, co za babsko wyjedne, no. Ją tutaj trzeba załatwić. Tylko nie ma chyba takiej możliwości, niestety. Muszę załadować wcześniejszy zapis, gdyż akurat w tym momencie zrobiłem sobie ostatniego autosave'a. Jak tutaj załatwić tego
Tylko gagatka, no. Czy tutaj można się dostać jakoś do tych wież? Nie wygląda, żeby się, żebyśmy dali radę. No nie wygląda, żebyśmy dali tutaj radę. Tutaj też nie wejdziemy. Czy jest gdzieś miejsce, w którym nie jesteśmy, widziani? Yes. Yuki, zbieraj sprzęt. Mine. Too loud, don't tak, listen. No, it's too hard. Can't see me. I'll make them stop. Spróbujemy naokoło. Almost there. Tak troszkę, na wariackich papierach. Sneaky too. That's a good spot. Watch out. Tak nam się nie uda, tak? Wake up, little June. A patrzcie, jak to obliczyli. Skubańca, patrzcie, jak to obliczyli. Nie damy tego tutaj przywabić. Myślałem, że będę miał zasięg. A tu jednak nie. No ale jak się... nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Założymy pułapkę w tym miejscu. Nasty surprise. Quick! Zobaczymy, czy złapie się na tyle moele tutaj. Raczej nie powinien, skubaniec. Nie, oczywiście, że się wszyscy odwrócą i mnie zauważą. To było raczej głupie, oczywiste i cóż. Nie trzeba było nawet próbować. Słuchajcie, jedziemy tutaj. Chowamy się. I did not want the battle to battle. Ty się stąd, przyjacielu, wymiksujesz. Schowasz się za wóz. Kuma! I spróbujesz innej sztuczki, tak? Good exercise, yes? Schowaj się tu. Kuma, hear me. Kuma, ty tu będziesz miał świetne pole operacyjne. Do ustranej śmierci możesz próbować. This used to be Rego. Away with you. You're them to Kuma. Your turn. Kuma, call them. Kuma, go. Kurde, wylas mi ten. Ta Kuma mi wylas, no. Operowanie tym shopem, jak ja tego nienawidzę, powiem wam. Jak ja nienawidzę tego shopa. Jak ja nie cierpię smurfów normalnie. You're them. Be ready, go. Something... Call them. Kuma. You're hungry. Stop. This baby red, your turn. Distract them. Kuma, you know what to do. Call them. Się powinno udać. Be ready. Your turn. You're them too. No chodź. No jak wracasz do pracy? No by cię szlak trafił po nogach, no. Call them. Be Rego. Distract them. Kuma, your turn. Kuma, you know what to do. Call them. Teraz powinieneś wdepnąć. Jest, świetnie. Możemy go sprzątnąć. Możemy wyłączyć szopowanie teraz. Myślę, że Hajto się teraz będzie mógł wykazać trochę. Jest tu może jakiś taki moment, żeby załatwić tego. Moving. Ten jest teraz tutaj zajęty. Blade's ready. Może to jest ten moment. Keep your head down. No i do krzaków go, ciabajach. Poszło. Close one. Use the... Good. Załatwiamy go, kładziemy. Jeszcze dwie babeczki nam zostały. Better stick to the shuriken. Ready. O, schowała się do namiotu. No widzieliście ją? Sword ready. Bad idea. Done. Shuriken jutsu. No, zaraz się zrobi shuriken jutsu. Nie wiem, co mi dało załatwienie ich tutaj wszystkich. Nie widzę, żebym dostał za to jakieś osiągnięcie, a myślałem, że może się uda, ale jednak nie.
Dawno nie widziałem misji, w której byłoby osiągnięcie za niezabicie wszystkich cywilów, więc tym razem pozwoliłem ich sobie tutaj dziarsko wymordować. Słuchajcie, mamy wybitych chyba wszystkich już. Wszystkich już na plaży. Nie widzę, żeby ktoś tutaj jeszcze sobie jakiś samotny jeździec latał. Został nam tylko i wyłącznie tutaj generał Okoto, więc... Behind enemy lines again. This is our moment. Watch for cannon. I'll be there. Powinniśmy się chyba wszyscy zebrać w tym miejscu. Wszyscy biegną, wszyscy są. Enemies everywhere. Tak, wszyscy są. Spakujemy się do krzaków i zobaczymy, co dalej. Assassins. Their stench lingers in the air. They have destroyed our supplies and now they come for me. Everyone, take position. Takuma-san, you have the high ground. On my way! Hayato-san, Yuki-chan, going in. Hi. Take up formation. Hold out until Kage-sama comes with reinforcements. Show these worms the wrath of true samurai. Let us end this rebellion once and for all. Myślę, że posiłki... Until then, we must prevail. Że posiłki jednak nie przybędą, moi drodzy. Kogoż my tutaj mamy do załatwienia i jak? Tego za bardzo się zabić nie da, bo tutaj wszystko jest widziane. Mugen mógłby pewnie załatwić tego gagatka. Słuchajcie, plansza nam się bardzo skróciła, bo działamy tylko i wyłącznie w ograniczonym zakresie. No to dobrze. Jak tak, to tak, tak? I know of a better. O, Jesus Christ, co ja narobiłem? Zapomniałem, że mam zaznaczony cały zespół. Cały zespół poszedł wycinać dziurę w płocie. Co się ze zdrowo dla nich nie skończyło. Miał tylko... No pewnie, że jesteś Oshiro Mugen. Ty jesteś taki Oshiro Mugen, przyjacielu. Taki Oshiro Mugen jesteś. Rzucaj flaszeczkę. No chodź, tutaj... No właśnie, co? No właśnie. Picie na służbie się źle kończy. Teraz trzeba gdzieś ciało złożyć. Najlepiej tu. A teraz to już nie powinno być problemu. To glory. One strike. Trzeba jak babkę w piach. You will be victorious. Pewnie, że będziemy victorious. On my way. You cowards will rot in the dirt. O, tam zgniemy w ziemi. A ten co sobie robi? To się chyba tatami nazywa, czy jakoś tak. I powiem wam, że przecięcie tego wcale nie jest takie proste. At once. Teraz, słuchajcie, tutaj sobie chyba zrobimy pułapeczkę z flaszki. Nie, pułapka z flaszki tutaj nie zadziała. Mugen, przyjacielu, spróbuj tutaj pułapki z flaszki, może jak się będzie odwracał, to zobaczy. Zobaczymy teraz. Powinna być poza zasięgiem wzroku tego samuraja. Jeżeli nie... No, nie złapał się na wódkę. No, patrz, jaki cwaniaczek, no. Pewnie, że przybędzie. Mój drogi, Kage-sama zawsze przybywa. W takim razie... Yuki tutaj coś spróbuje zrobić. A niestety nic nie spróbuje zrobić, bo została zauważona. Plansza niby prosta, a jednak popełniamy błędy. Jednak szklanka soku na odżywienie mózgu nie pomogła. Schowamy się tu. No tak, ten słomiany kapelusz tutaj dużo widzi, za dużo widzi. Wręcz. Yuki, szybko. Fast and show. Wait up, little trap. Założymy pułapeczkę.
wake up, little June. Zadzwonimy dzwonkiem. Can't catch me. Kto tak hałasuje? Jak to kto tak hałasuje? Ja tak hałasuję. Co się pyta, jak wie? Co się pyta, jak wie? Pięknie. Kolejny do kolekcji. Robi się coraz lepiej, coraz ładniej, coraz piękniej. Tu jeszcze jeden. Tu jeszcze jeden łazi. Ci pewnie go obserwują i to uważnie. Trzeba by go załatwić tutaj za namiotem. Pytanie, czy damy radę obejść. Czy damy radę obejść to z tej strony? Tak jakby. Tak jakbyśmy go dali radę tutaj załatwić. Hej to. Tylko tędy nie wejdziemy niestety. O, jaki szpeszek. Jaki szpeszek. Jedyne co, to mogę tutaj spróbować przeciąć. Ale to mi nic nie da. Tego nie załatwimy. Zobaczmy jak z tym. Uuu, przyjacielu, ciebie nikt nie pilnuje, tak? Hej to, chodź szybciutko. Chodź tutaj na drugą stronę. Przejedziesz sobie. Zetniesz. Z tym powinno pójść szybko. Schowamy się po prostu tutaj za mostem. Za wozem. Zaczynam mylić wóz z mostem. To już nie jest naprawdę dobre. Czekamy, jak ten sobie pójdzie tylko. Shinobi. Light. Zwijamy ciałko. Don't get shot now. Złożymy je tu. Yeah. Quick now. Moving. Mógłbym wykorzystać tutaj te beczki, wiecie. Ale chyba nie będzie takiej potrzeby. Gdyż Mukad mógłby tutaj te beczki wrzucać. Może się przydadzą jednak. Zobaczymy. Gdyby Mugen rzucił tutaj tą beczkę. Jak teraz ich możemy załatwić? Wiecie co, chyba jednak sobie tutaj tych beczek użyjemy. No tak, słomiane kapelusze się stąd nie ruszą. Musiałbym wejść, żeby ich zabić. Mogę. Czy mam jakąś poradę? Zabij generała Okoto, by zakończyć rebelię. Dwie odznaki już mam. Chodź tutaj, Oshiro Mugen. Weźmiesz jedną beczułeczkę. Bo dlaczego by nie? Ciekawe, dokąd dasz radę pójść z tą beczułką. Jak daleko z tą beczułką pójdziesz, co? Skąd ten samuraj widzi? Strasznie daleko widzi ten samuraj. Możemy sobie tą beczkę przerzucić. Hopsa. Chyba to specjalnie zostało tak wyliczone. Zobaczmy, co będzie, jak teraz wrzucimy tutaj tą beczkę. I jak daleko damy ją radę wrzucić? Shinobi filth. Pan to przyjacielu widzisz, co? Damy radę przerzucić poza krok zainteresowania? Teraz dokąd możemy tą beczkę wtabajaszczyć? Powiem wam, że
Nie bardzo, no ja się mam tutaj taki pomysł. Już, hej. Przestań się, mój drogi, tutaj pocić. Szlak. To pięknie wrzuciłem tą beczkę. No, prosto, słuchajcie, muszę załadować. Zamiast się ruszyć, wrzuciłem beczkę do środka i to... Totalnie nie tutaj, gdzie chciałem. Ot takie... Jezus Maria! Ile ja save'u nie robiłem. On the move. Mine. Ale jestem ofiara losu. No dobra, zrobimy to w takim razie szybciej. Już wiem, że tam nie ma co szaleć z tą beczką. Teraz tylko odzyskamy nasz shuriken. Tego ciała stąd nie muszę ruszać. Jak się tutaj tego pozbyć? Ten generał na pewno usłyszy, jak będę tamtego gadka zabijał. Tych dwóch samurajów mi jest tutaj naprawdę niepotrzebnych. Chodź Mugen, tam rzucisz beczułeczkę. Od tego zaczniemy. Tym razem nie zapomnę o zapisie. Ej. Daliśmy radę, słuchajcie, fuks. Ten samuraj jest tutaj strasznie uważny. Możemy chyba, wiecie co? Możemy. Tak zróbmy. O, czekajcie, Kage sama tu tutaj podłazi. Ha. Od razu można było Kage same załatwić. You cannot kill me, scum. Why does Kage-sama keep me waiting? Don't you see? No one is coming. Kage-sama has left you to die. It cannot be. Kage-sama? He has no honor? The treacherous cowards! My name is Oshiro Mugen. You and I are both men of honor. Tell me who Kage-sama is, and I will grant you the death of a samurai. How kind of you! But I cannot take your offer. I never saw the man's face. Then tell me what you know. Damn you! There were three to our alliance. Lord Yabu, Kage-sama, and I. We were gathering strength to take Edo. Then assassins came for Yabu. What was the goal of your alliance? Why work to destroy peace when we'd finally achieved it? What is a samurai in times of peace? We are made for battle. We can only thrive in battle. Kage-sama understood this, and so I followed him. Yet in the end, he betrayed you. This man has no honor. He must be brought to justice. Very well. We last met in a hidden camp. I have a map in my tent. Maybe you will find him there. Now, honor our agreement. I will do what must be done. Take this. I will assist you. Everyone, bear witness. Praise yourselves. Asura subdue a man like me. I shall be born again and cut off for Shiro Morgan's head. Oj, flaki popłynęły. Uhuhu. Odblokowano osiągnięcie Okoto. Moi drodzy, pierwszy raz zabiłem generała Okoto. Poszło przepięknie. Wonder why Kage-sama betrayed him. Difficult to say. If Okoto spoke the truth, Kage-sama is now in our grasp. Then we should tread carefully. I wonder how Aiko-san is doing. We will rejoin her and Lord Noboru
and return to Edo. The Shogun will know what to do. Ciekawe, kto jest, moi drodzy, Kage-samą. Zobaczymy, jakie nasze osiągnięcia. Gdy generał Okoto opuści swój namiot, zabij go w 10 sekund. Matko święta, jak to zrobić? A, chyba go... Wow, jak to jest możliwe? Zabij 4 przeciwników za pomocą wybuchowej beczki. Ukończ misję na najtrudniejszym poziomie trudności. Troszkę żeśmy zrobili. Zobaczmy, jak procentowo się układa. Najwięcej Takuma nazabijał się. Przynajmniej nagrał, bo to chyba jest czas gry. Najwięcej miał Mugen zabójstw. Później była Yuki, to zrozumiałe. Takuma tylko 3 zabójstwa. Ale za to ważne zabójstwa. Jego shop się bardzo przydawał. Strasznie żeśmy zwierzątko zużyli. Haj to tylko 9 zabójstw. A 10 razy używał Shurikena. Może raz używał Shurikena na krowie, dlatego się nie liczy. No nic, słuchajcie. Moi drodzy, to była długa przygoda, jeśli chodzi o miasto Kanazawa, z tego względu, że rzeczywiście tam było dużo takich ciasnych przejść, dużo razy popełniałem błędy, dużo razy szukałem rozwiązania, ale gra cały czas jest przyjemna. Słuchajcie, 9, 10, 11, 12 wygląda tak, jakby było 12 plansz do rozegrania. Być może tutaj gdzieś jest jeszcze miejsce na 13. Wiem, że już te zdjęcia zaczęły wchodzić na moją głowę, kiedy mówię. Ponownie udało nam się też zdobyć z 2 oznakami. To bardzo, bardzo fajnie. A przed nami, słuchajcie, obóz Kage-samy. Ja Was zapraszam na kolejny odcinek. Jeśli się podoba, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. Ta seria nie cieszy się jakąś popularnością u mnie na kanale. To nie jest jakiś, z tego co widzę w YouTubie materiał, który jest wyszukiwany. Chyba dlatego, że każdy jest sobie w stanie tutaj z misjami w jakimś stopniu samodzielnie poradzić. Tym bardziej, że ten system zapisów jest zrobiony naprawdę genialnie. Shadow Tactics, The Blades of the Shogun, godny następca komandosów. To jest dokładnie ten sam klimat, bo już nie grafika poszła znacznie do przodu, więc jeśli porównujemy grafikę komandosów, no to trudno tutaj w ogóle to porównywać. To jest w ogóle nie te lata, nie ta klasa sprzętu, nie to doświadczenie deweloperów i programistów, ale klimat, powiem Wam, że jest naprawdę lepszy. Postaci są, mam wrażenie, bardziej wyraziste niż w komandosach. No ale, słuchajcie, kończę swoje gadanie, zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej.